Okej, okay. Co się zmieniało? Jedynie cylindry z tłukami wsadzone, ponieważ to tak nie wchodzi tak lekko, jakby się chciało. Troszkę trzeba się nagimnastykować. Pokrywa tutaj jest stator założona. Fanty pomyte, uszczelniacze zaworowe w głowicy nowe, gniazda liśnięte, wszystko wyczyszczone, komory spalania, zawory i tak dalej. Tutaj wszystkie śruby, mostki, wałki, pokrywy, uszczelki i tutaj pierdolnik śrubek szklanek i płytek, ponieważ no to niestety będzie wsadzone na oko. Później regulacja, rozebranie, złożenie, rozebranie, złożenie. Obstawiam, że kilkukrotne. Bo na pewno nie trafię tak szybko, jakbym chciał. Kamera na imadle. Gdzie mamy silnik? Tu. Dobra. Więc kamera na imadle. Pokaż nic tu, może jakoś tak bardziej bokiem. O. Jest luks? Co tam widać w tej kamerze? No ciężko, żeby było lepiej. Dobra, dwie tulejki. Jedna i druga. Były tutaj, byłem je przed chwilą. Tulejka numer jeden. Dobra, idzie druga. Jest i druga. Pyk i pyk. Dziś mamy wtorek. O 10 się pokaże poprzednia część ze składania tego silnika. Znaczy, no to mówię. Zależy, kiedy ten film się pokaże, ale no, to jest ten dzień akurat. Kiedy ktoś tam oglądał temat składania tego silnika, no to zrobiła się część kolejna. To jedynie taka informacja. Jeżeli dowiecie się pewnie za tydzień albo nie wiem kiedy, ale... Dobra, uszczeleczka pod głowicę z oryginału. Po szlifie jest głowica, wiadomo, po szlifie płaszczyzny. Głowica jak i cylindry. Tak są lekko luźnięte, ale te dosłownie zabielone tylko. Będę tak czyścił, to znowu zasłonię, no to dobra. Czyszczona była, ale jeszcze tak dla pewności. Przelaczka pod cylindrami teraz oryginału. Ciężko zrobić to lepiej. Dobra. I co? Czerwony silikon i kładziemy uszczelkę. Tak jak to było poprzednio niemalże. A, właśnie. Ciekawostka jeszcze jedna. Podesłał mi właściciel po obejrzeniu filmu, tego, który właśnie dziś się pojawi, dokumentację na temat tego silnika, co było robione 7 lat temu, chyba 7, tak. Zapłacił 7 albo 9 tysięcy. Coś mi się to tak przypomina. On, że w tamtych czasach ubór pieniędzy, no teraz nie jest mało, a co dopiero jeszcze dawniej. I na temat właśnie, co nawet było pokazane jeszcze na poprzednim filmie, za wszystkie uszczelki, które tutaj nie były lub były stare, posmarowane silikonem, za wszystko zapłacił. Także bardzo nieładnie. Dobra, tak żeby się nie pomylić, skończę wątek za chwilę. Tutaj mamy tak, tak. Jest, jest. Skończę wątek za sekundę. Uszczelka jest, tulejki są. Dobra, jest teraz rzecz istotna, czyli głowica, jak to było? Tak czy odwrotnie, jedna cholera. Będzie chodzić, przemiernie. No i właśnie, o tą robotę całą, która tam była, za wszystko właściciel zapłacił. Za te wszystkie uszczeleczki, które niby miały być nowe, zamachy, no faktycznie nie było ich w ogóle lub założone stare. Dowiedziałem się, jaki serwis krakowski, ale nie będę tematu ruszał, nie moja sprawa. Każdy orze jak może, ale można sobie taki temat jedynie zerknąć, że parę lat wstecz ustawili mi piękną opinię oni na Google'ach, że jak to do nich ktoś motocykl zawiózł, jak był zajebiście zrobiony, a ja coś tam popierdoliłem. Nie było takiego tematu.
próbowałem, że tak powiem, wyjaśnić sprawę bez odzewu, zlałem to. A tak akurat wyszło fajnie, że po kilku latach robota od nich w taki fajny sposób się pojawiła u mnie. Co można na ten temat powiedzieć? Ano to, że łapy powinni uciąć, pewnie w jakiś tam Iraku czy gdzie indziej by ucięli. To by może akurat i warto było. A kolejna sprawa, że wszyscy ci, co jedyneczki stawiają, w goglach można sobie zerknąć za jakieś pierdoły albo cokolwiek. Takiej właśnie naprawy wam życzę, jak ta była. Tutaj z uśmiechem na ustach, LWG i te sprawy, powodzenia, szerokości, przyczepności, a w chuja zrobić jak się tylko da. Naprawdę super sprawa. Czy ja się tu zmieszczę z tymi podkładkami? Właśnie, chyba nie. Właśnie się chyba nie zmieszczę. Z góry, czyli trzeba będzie ściągnąć jeszcze w ulicy. I tu jest te górne szpilki, to troszkę mało placu. Ale może po paluszku. O, właśnie. Po śrubokręcie się udało. No, więc tak to wygląda. Takiej właśnie naprawy można tym jedynkowiczom życzyć. Po prostu zrobienia w chuja prosto w oczy. Dobra, tu jeszcze jednej nie ma. Nie ma, nie ma. Tutaj jest. Tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu na końcu są, czyli gdzieś tu się jeszcze jedna czai. Jest, rzeczywiście. Gdzie to było? Tu. Dobra, jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Gra. Ale tak można powiedzieć, że ze strony tego krakowskiego, renomowanego serwisu bardzo łatwo znaleźć. Bardzo nie... niekulturalnie, że tak powiem. I wobec mnie, i wobec tutaj właściciela, bo to już... No, przesmarowane wszystko. Tak mówiłem na poprzednim filmie, to już jest skurwysyństwo tam coś. No ale... Tak jak też wspomniałem przedtem, każdy orze jak może. Akurat tak się dobrze orało. Niech sobie każdy robi, jak sam uważa najlepiej. Dobra. I co będzie mamy śruby? Tu są. No i busika, czy ja to tak złapię w paluchach, czy że będzie jakiegoś imbusa, znaczy kęsa. No, będzie trzeba. Dobra. Pierwszym razem. Połapić w palcach i luks. Co tu mi da sobie odbiera? No jednak nie. Jednak cała literatura pisze, aby właśnie dokręcać stawiak. Mi się wydawało, że chyba nic z tego nie będzie. Skoro tak, niech to będzie. Jest. To. Mm.
patrzę, która teraz. Przyszło przez 8 godzin te głowice wykręcać, żeby ten żyzny w rękach można dobrać, kurde. Dobra. I teraz te 14. Dobra, damy mu minutkę. Jak to sobie wszystko siądzie i jeszcze raz sprawdzę. Ale dojebane to jest fest, można powiedzieć, według mnie. Aż chyba trochę za mocno. No ale kilka rzeczy sprawdziłem i wszędzie jest napisane tak samo. Kilka miejsc. Więc skoro tak, niech tak będzie. Dobra. Co, siadło już, co miało usiąść? Sprawdźmy. Z przyduszki. Jest. Raczej wiele nie idzie, po prostu śruba działa jak sprężyna. No tak to ma działać niby.
14. Musi trzymać. Próbujemy jeszcze zwykłym, klasycznym kluczem. A spróbujmy. Zobaczmy, co i jak. Ciągnie się śruba. No nie ciągnie, żeby się chciała zerwać, ale nie jest do końca już. Tak. No, już jest dojebane fest. Krótszy klucz, ciężko pociągnąć. Ale lepiej sprawdzić. Jest luks, umacowane, dokręcone, mocno, aż mi się przez chwilę wydawało, że za mocno, no ale nie, tak ma być. Dobra, to teraz płyteczki powrzucam na zawory, później szlanki, cały rozrząd i, że tak powiem, próba trafienia. Za którym razem się uda. No to teraz już chyba nie musi być tak bokiem, bo chyba zasłania troszkę. Jak to tam jest? Mogłoby być lepiej. Poleciała mi magnesik. Troszkę mało tych płytek. Reszta siedzi w szlankach jeszcze. Dobra, jeszcze widzę, brakuje trzech. No to patrzmy, czy jest jeszcze gdzieś nie leżą. Jedna jest. Czy
ciekaw jestem, ile mi się uda trafić. Że akurat będzie to, co trzeba. I co, tylko jedno? Czyli jeszcze dwie. Takie to były płytki około 1,86, 5 i tak się założy. Już można z nowych dać, bo i tak pójdą, i tak pójdą. Dobra, dajmy to 1,85. Dwie sztuki. A jak będzie trzeba zmienić, to się zmieni. Raz. I cztery jest. Dobra. I szkoleczki. Dobra, jeszcze sobie będę patrzył do środka, czy na pewno szklanki nie mam, czy nie kładę jednej na drugiej, bo chyba by luzu nie było. To jest mała, to nie góry. Coś strajkuje, dajmy piętro dalej, poszło. Dlaczego strajkuje? Nie wiem. Trzeba pewnie zamontować. Tam coś tu pasuje. Sprężynkę trzeba pewnie nasunąć troszkę. Dobra, to co teraz? Teraz by może taki temat jak rożnik cały, wałeczki, łańcuszek. Tu sobie dokręcałem, pamiętam mocniej, żeby silnikiem mógł zakręcić przy składaniu tłoków. Tak było. No to ślizgi.
Jest, jest. Kręcić znowu silnikiem. Wyszło mi akurat w puste na dół, jedna złość. I nic spadło, więc chwilkę. O. Teraz będzie. Najwyżej się ściągnie. Kółeczko tak wstępnie. Najwyżej się ściągnie. Jak jest. Tylko silnikiem kręcić. 14. Udało się. Dobra, to smarujemy podwałki. Jedziesz? No, na rynek kupię sapiotki. A pewnie. Co? A pewnie.
zapali czy nie zapali, co? Na gaz. Dobra, można poskręcać. Czy trafiłem na znaki? Wątpię. Ale to teraz nie jest istotne jeszcze. Sobie ustawię. Zacznę tretkami, łańcuch z kołami. Bo będę rozbierał kilkukrotnie. Nawet zanim trafię. Na luzy odpowiednie. Chociaż może się i udało. Nic kurwa nie jeździłem przypadkiem. Nie może się udało. Z godzinkę znikam na chwilę, także ile zrobię, to zrobię. Sobie, że tak powiem, kilka tematów ogarnąć na mieście. I wiatr po 14 kupić. To jest najistotniejsze.
Dobra, widzę, że walek wydechowy trafiłem, ale stący jest chyba o zęba trzaśnięty. Odkręcę go i przestawię. To sobie wydech zepnę. Mi się tutaj nic nie uciekło, żeby nie celować drugi raz. Od tego co drugi, żeby tylko drugi. Bo tutaj tego celowania troszkę będzie. Element utnę, jest świetny. Dobra, co ja tu mówiłem, że sobie je odkręcę. Sące. Co mamy? Jeden z powrotem ząbem. Powinno być dobrze. Dokręcę. I co? Iluzję zaworowa lecimy. Napina, że się sadzę, ale to tak bez uszczelki, bez niczego. Działa mały klucz. Yes. Bo też będę kilka razy napinacz wyciągał to. Dobra, siedzi. Co ten pies tam rozpierdala znowu? Którą tyle drogi? Wierci się do słońca. Brzuch wygrzewa. Dobra.
Dobra, temat opanowany, olej zalany, ustawione wszystko, już kilka razy, ja lubię tylko kilka, kręciłem, myślę, że już nic się nie powinno zmienić. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko dokręcone, to tak z doskoku, czy z doskoku. Czymś innym się zajmie, telefon zadzwoni i można popełnić faux pas, tak zwane. Gdzie ósemka? Sprawdzimy zaraz luzy komisyjnie. Jeśli coś tu zmieniło jeszcze, to tak by dziwne było, nie powinno. Nie wszystko jest, ale no właśnie. Zaraz będzie jeszcze akumulator, kable rozruchowe i test powietrzenia pompy oleju, aż będzie olej na głowicy. Jest wszystko, dobra. Czyli było sprawdzane już. Gra. To co, szczeliwam jeszcze. Ustawię sobie na sam początek wartości na samych ssących. A nie, tu akurat mam ustawione wydechy, teraz widzę już, to lecimy wydechy. Dolną tolerancję i środkową. Dobra, na którym jestem tutaj? Dolna. Pyk, pyk, środek, pyk, pyk. Dobra, lecimy dalej. Dolna, czas, nie wchodzi, gra. Dobra, to wszystko dobrze. Za daleko na dół. Dolna. Raz. No i kurwa się zmienił, wie pany. Ale sprawdźmy dalej. Góra nie wchodzi, czyli ten się zmienił. Zaraz będę wiedział o ile. Oj Boże. A było dobrze. Dobra, dajmy mu rozmiar mniej. Jest 18. Zapamiętać. Tu opis. To był który? 18. No było dobrze, bo nawet zapisane nic nie jest. Uparte. Ciągnijmy raz jeszcze. No nie, nie wejdzie. Dobra. Tak i... I ostatnia sztuka. 4 nawet dochodzi. Ok, dolny jest góra. Lokana. Dobra. I teraz co? Teraz mamy tu ssące ustawione. Ile tam było? Jest pyk i góra. Jest. Tak. I to lecimy. Raz, dwa, trzy. Tak. Dobra. Następnie. Raz, dwa, trzy. Tak. Trzy. Raz, dwa. Dobra, czyli co? Jeszcze jeden do poprawy. Tak się fajnie złożyło. I od razu prytkami zepnę wałki, żeby nie uciekły. Było dobrze, bo nawet nie było zapisane, że jesteś do poprawy. O ty cholera, ale siły w łapach.
Jest. Jest. Zamączka na kluczu była. Dobra, który to był? Tak, długopis jest zapisany. Magnesik strajkuje. Jak się delikatnie ruszy, to pójdzie dalej. Dobra, jaka płytka? Jeden 91. Dajmy mu 1,87. Tak mi to wyjdzie. 1,87. Dobra. I gra. Skręcić. I to po skręceniu będziemy kręcić rozrusznikiem. Dobra, to muszę sobie akumulator przygotować, pewnie rozładowany. Kabel rozruchowy i wracam za ćwierć sekundy. Tylko szybko pokażę, ponieważ trochę chlapię tym olejem. Stan zmalał, czyli zaciągło, i olej mamy na głowicy. Uwaga, tą utworem, no, nie tylko tym, no ale... Tyle, bo powódź tu zapanuje. Dobra, założę tą pokrywę, wytrę to, co wyleciało. I następny temat, wsadzenie w ramę i odpalenie. Dobra, silnik już siedzi w ramie. Trochę czasu minęło, moje tam pytania w komentarzach, czego tak długo trwa, co tam dalej. No po prostu właściciel nie chciałaby się z tematem śpieszyć, wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Połapany silnik już na czterech śrubach, dwie z przodu, dwie po prawej i po lewej stronie, tak jakby można powiedzieć, dwie z tyłu, dwie z przodu, o, do ramy. Cała instalacja, tutaj wszystko do spięcia, gdyż nic nie jest podpięte. Cała wiązka, później układ wydechowy. Później układ chłodzenia, także troszkę tam jeszcze tematu jest. Silnik już zalany olejem, ale o tym to było. Nie puścił przez ten czas postoju ani kropli ze siebie, więc powinno być dobrze. Odpowietrzony układ smarowania był. No powinno ruszyć. Tutaj jeszcze takie drobnice mam. Podkładka pod co? Pod czujnik temperatury w głowicy. I tutaj jeszcze mi coś będzie potrzebne. No wszystkie fanty do niego już były jeszcze. O, właśnie. Te oto rzeczy, czyli podwydechy. I co tam po drodze jeszcze? Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy. Odpalić, rozgrzać, wymienić olej z filtrem. A to po jakiejś tam już przejażdżce krótkiej pewnie. Zobaczymy, jak to tam będzie szło. Teraz co? Zabiorę się za podpięcie instalacji. Później zakręcę silnikiem, tak rozrusznikiem na chwilkę chociaż, aby tam coś zaciągnął. No świece są wkręcone, ale to oś tam kilka obrotów chociaż, tak żeby go nie męczyć. I co? No i będzie tam za jakiś czas próba odpalenia. Zobaczymy, jak to będzie szło, czy nie wyjdzie, nie będzie żadnych komplikacji.
Myślę, że nie powinno być, no bo silnik stąd wyleciał, silnik w to samo miejsce wlatuje, więc nie powinno być źle. Dobra, składam temat i widzimy się za jakiś czas. Dobra, teraz bardzo emocjonująca chwila, pierwsze odpalenie. Jeszcze bez wakuometra, bez niczego. Tak tylko, kurde, jakaś mucha mnie to atakowała. Tak tylko, aby czy odpali. Ja tam wszystko podpiąłem z tym paliwem. Pompka jest. Tutaj jest, tutaj jest. Obydwie kostki są. Powinno być niby wszystko. Pompka się odezwała zdecydowanie. Dobra. Jest na luzie? Jest. No to próbujemy. Troszkę przedymił, no ale składany bardzo, bardzo na mokro, także nie ma się co dziwić. Pięknie zapaliła, nie ma co. Ale daje dyma. Olej zaciągnięty, zaciągnięty. Wszystko dobrze. Już pomału przestaje kopcić. No, jeszcze nie tak do końca. Tutaj jeszcze ani napęd nie złożony, nic. Tak, żeby mi tutaj zębatka o nic nie tarła. Świetnie, dobra, jak już chodzi, czy jakieś błędy świecą? Niby nie, na długich jest, pyk, już nie jest. Jak już chodzi, to niech się rozgrzeje. I dopiero ją zgaszę po rozgrzaniu. Nie, elegancko, dobrze jest. Ale daje dyma. Ale tam było na bogatości, jeszcze przy odpowietrzeniu też poleciało mi przez świece na tłoki troszkę oleju. Ile dałem rady, to wydmuchałem, ale resztę musi wypalić. Luks, dobra, nie wchodzi. Już jakiś czas pracuję. Też go zgaszę, zaraz nie ma go tu w miejscu grzać. Zresztą to już kilka dni testy trwają, przejażdżka była. Pali dobrze, wycieków nie zauważono. No, czasu, gdy było pierwsze odpalenie, minęło około miesiąca, także... No właśnie. Także też nie wszystko się tam pokazało. Jeszcze płyn hamulcowy chyba wymieniłem, olej jest wymieniony. Nie chyba, a na pewno. Zresztą widać w zbiorniczku, że jest czysto, a było błoto, nawet na dnie już tego szlamu było troszkę. Olej wymieniony od tego, co był zalany, jako pierwszy, z filterkiem. Napęd też nowy wrzucony. A jeszcze ze dwa dni testów. Zobaczę, czy coś tam się nie dzieje i będzie gotów maszyna. Troszkę jeszcze wyciśnij, bo się przekurzył, ale to wiadomo, w czasie testów to niech tam będzie jak... Tak jest. To jest luks. Oby jak najdłużej.